Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na duszę, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Siostry i bracia, to
To słowa, które zapisała w swoim dzienniczku siostra Faustyna pod numerem 699. W tych słowach Pan Jezus wyraża gorące pragnienie, aby każda dusza, a szczególnie biedni grzesznicy, zwrócili się do Niego, by On mógł im okazać swoje miłosierdzie. Jezus wyraża pragnienie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Jego miłosierdzia. To pragnienie Pana Jezusa spełniło się. Zanim przejdę do pięknych tekstów dzisiejszej liturgii słowa, pozwólcie na taki wątek osobisty. 4 lipca 1971 roku zostałem ochrzczony w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia. W 1993 roku, kiedy poszedłem do seminarium po 2 latach zwłoki, to ojciec duchowny zaproponował, i to było wydarzenie, które nigdy wcześniej nie miało miejsca, żeby patronką naszego rocznika była kobieta, błogosławiona siostra Faustyna. A w roku 2000, w roku jubileuszowym, razem z moimi braćmi w kapłaństwie mieliśmy łaskę, by sprawować z Janem Pawłem II na placu świętego Piotra w Rzymie mszę świętą, w czasie której papież wyniósł do godności świętych siostrę Faustynę i wówczas również ogłosił święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła. Wcześniej to święto było w Polsce obchodzone już od 1995 roku. Moje całe życie, zarówno życie w Kościele, ale również życie w kapłaństwie, jest bardzo mocno związane z miłosierdziem, również w ten bardzo symboliczny sposób. Właśnie poprzez miejsce mojego chrztu i poprzez to, że moją patronką w kapłaństwie jest siostra Faustyna. Przechodząc do tych pięknych tekstów dzisiejszej liturgii słowa, pierwsze chciałbym zatrzymać się na Ewangelii świętego Jana. Kiedy słuchaliśmy uważnie tego fragmentu, to zapewne zwróciliśmy uwagę, że 3-krotnie pojawia się w tym fragmencie ten sam zwrot. Pokój wam. Kiedy Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów wieczorem w dniu zmartwychwstania, mimo że drzwi były zamknięte, Jezus stanął pośrodku i mówi do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. I znowu po chwili mówi: pokój wam. I następnie daje im takie polecenie: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W gronie tych uczniów nie było Tomasza. Wielu komentatorów zastanawiało się dlaczego, gdzie w tym czasie przebywał. Ale nie było go. Kiedy wrócił, Jezusa już nie było, uczniowie powiedzieli mu, że widzieliśmy Pana, ale on powiedział: dopóki nie włożę palca w jego dłonie i ręki w jego bok, nie uwierzę. I po 8 dniach, kiedy Pan Jezus znowu przychodzi do swoich uczniów, mimo drzwi zamkniętych, mówi: pokój wam. I do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz już nie musiał fizycznie tego dotykać, ran Jezusa. I wypowiedział jedno z najpiękniejszych wyznań wiary, jakie znajdziemy na kartach Pisma Świętego: Pan mój i Bóg mój. Siostry i bracia, to słowo pokój wam, to nie była żadna tania pociecha Pana Jezusa. Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego Jezus wypowiada te właśnie słowa, to trzeba uświadomić sobie, jaki był stan ducha
uczniów po wydarzeniach paschalnych. Byli totalnie rozbici. Ich życie legło w gruzach. Ich oczekiwania zostały kompletnie zawiedzione. A myśmy się spodziewali, dwaj uczniowie, którzy szli drogą do Emaus, kiedy Jezus się do nich przyłączył, a myśmy się spodziewali. Co więcej, kobiety nas przeraziły. Były rano u grobu i powiedziały, że widziały Jezusa, chociaż pusty jest grób. Oni byli totalnie rozbici, przepełnieni lękiem, strachem. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. I właśnie w taką rzeczywistość, kiedy ich życie całkowicie się posypało, kiedy ich oczekiwania zupełnie nie spełniły się, Jezus przychodzi i mówi: pokój wam. Nie jest to tania pociecha. Bo Jezus mówi: popatrzcie na moje dłonie i popatrzcie na mój bok. Ten pokój, który ja wam daję, jest owocem mojej męki, śmierci i zmartwychwstania, a to nie jest tani pokój. Jezus daje uczniom ten właśnie swój pokój. W języku oryginalnym, kiedy sięgniemy, to znajdziemy tam słowo eirene, które oznacza pokój, spokój umysłu. Ale prawdopodobnie to słowo pochodzi od innego greckiego słowa eiro, co znaczy łączyć. Jezus mówi: przychodzę, daję ci mój pokój, bo chcę to wszystko, co w tobie rozwalił grzech. Chcę to wszystko połączyć. Chcę uporządkować twoje życie. I apostołowie mieli świadomość, że oni w dniach paschalnych całkowicie zawiedli swojego mistrza. Zapewniali, że nawet na śmierć z nim pójdą, a kiedy przyszło co do czego, opuścili swojego mistrza. Siostry i bracia, czy to nie jest tak, że czasami nasze oczekiwania są kompletnie niespełniane? Że mamy różnego rodzaju wyobrażenia, że czasami nasze życie gdzieś sypie się na różnych płaszczyznach? Potrzebujemy usłyszeć: pokój wam. Nie taniej pociechy, ale tego pokoju, który Jezus przychodzi i chce nam dać. I jest owocem Jego miłosierdzia. Jest wyrazem Jego miłosierdzia, które chce okazać każdemu z nas. Jak bardzo uczniowie rozumieli te słowa Pana Jezusa, że nie chodzi tylko i wyłącznie o dar, który ma uporządkować ich życie, ale że jest to również zadanie. Tak jak wspomniałem, eiro znaczy łączyć. Możemy przekonać się, wracając do fragmentu z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Apostołowie doskonale wiedzieli, że ich misja jest misją, by łączyć. By łączyć. Ale to wszystko wynikało z trwania w nauce Jezusa. Kiedy sięgniemy znowu do języka oryginalnego, to trwali w nauce. Słowo nauka, jest tam użyte greckie słowo didache. W Ewangelii to słowo jest zawsze odnoszone do nauczania Jezusa. Czyli tak naprawdę chodzi o trwanie w nauce Jezusa. Czy to nie jest tak, siostry i bracia, że po 20 wiekach, kiedy Pan Jezus przypomniał się przez siostrę Faustynę, że świat potrzebuje Bożego miłosierdzia, że nie zazna spokoju, dopokąd nie przyjmie Jego miłosierdzia, że to dlatego, że odeszliśmy od nauki Jezusa? Że bardzo często w naszym życiu, zamiast skupiać się na nauce Jezusa, skupiamy się na innych, ważnych rzeczach, ale czasami ważniejszych. Bo może jest tak, że ważniejsza jest budowa domu niż poznawanie nauki Jezusa i życie zgodnie z nią. Bo może ważniejsza jest praca, kariera, wiele innych rzeczy. Kiedy poganie patrzyli na chrześcijan w pierwszych wiekach, byli zachwyceni, jak oni się miłują.
Ale właśnie to wszystko wynikało z tego, że oni trwali w nauce apostołów, a dokładnie trwali w nauce Jezusa. A tą naukę Jezusa w taki skondensowany sposób możemy zobaczyć w Jego błogosławieństwach, które wypowiedział w czasie kazania na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu. A czy nie jest tak, że czasami ważniejsze są dla nas sprawy materialne? Również dla nas, tak, dla kapłanów, może tym bardziej powinniśmy się tym przejąć. Że często sprawy materialne stają się dla nas ważniejsze niż bycie ubogim w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Proszę księdza, temu człowiekowi nigdy w życiu nie przebaczę. Nie żyjemy nauką Jezusa. Bardzo odeszliśmy od Jego nauki i dlatego potrzebujemy Jego miłosierdzia. Potrzebujemy, by wrócić na nowo, by uświadomić sobie, że bez Jego miłosierdzia, bez Jego pokoju nie jesteśmy w stanie łączyć. Jesteśmy w stanie dzielić, ale nie łączyć. A Jezus chce, aby wszyscy Jego uczniowie stanowili jedno. W modlitwie arcykapłańskiej, którą zapisał święty Jan w 17 rozdziale. Ojcze, aby tak stanowili jedno, jak ja w Tobie, a Ty we mnie. To łączenie w jedno. Potrzebujemy siostry i bracia miłosierdzia. Potrzebujemy, bo często jesteśmy tak zamknięci w swoich lękach, wątpliwościach, że nie widzimy niczego innego poza nimi. Potrzebujemy odnaleźć się w świętym Tomaszu. Nie było go za pierwszym razem. Pewnie targały nim wątpliwości, nie potrafił sobie znaleźć miejsca. Ale kiedy przyszedł 8 dnia i Jezus przyszedł, wtedy wypowiedział jedno z najpiękniejszych wyznań: Pan mój i Bóg mój. I każdy z nas może to uczynić. Potrzebujemy tego miłosierdzia. Potrzebujemy zobaczyć Jezusa, doświadczyć Jego obecności i by móc tym miłosierdziem żyć na co dzień. Jezus do tego nas wzywa, do tego nas zachęca, abyśmy byli świadkami Jego miłosierdzia. Niech to piękne dzisiejsze święto wciąż na nowo uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy Bożego miłosierdzia, ale też jak bardzo potrzebujemy, by to miłosierdzie okazywać innym. I niech w tym wspiera nas Ten, który jest miłosierdziem. Amen.